Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Nowogórski wraz z kolegą Krzysztofem Soczyńskim. Dzień dobry. Będziemy mieli dzisiaj przyjemność dla Państwa przeprowadzić szkolenie z tematyki dosyć szczególnej, można powiedzieć na czasie, ponieważ nie będziemy skupiali się na konkretnym zagadnieniu podatkowym, tylko poruszymy sytuację podatkową osób, które ostatnio przeżywają gorszy okres. Mówimy oczywiście o klęsce żywiołowej w postaci powodzi. I poza oczywiście samą stratą materialną dla tych osób, musimy skupić się my jako podatkowcy na skutkach podatkowych i składkowych tych działań natury, ponieważ osoby dotknięte tą klęską będą mogły korzystać z pewnych preferencji, ale również z takich preferencji będą mogły korzystać osoby, które wspierają powodzian. W związku z tym samo szkolenie będzie właśnie podzielone na dwa główne tematy, czyli skutki podatkowe powodzi dla osób, które zostały nią dotknięte. Natomiast druga część będzie dotyczyła skutków podatkowych dla osób, które wspierają osoby w tej ciężkiej sytuacji. Ja przede wszystkim będę opowiadał właśnie w tej pierwszej części, natomiast kolega Krzysztof będzie poruszał zagadnienia z drugiej części. Przechodząc do konkretów, jeżeli chodzi o preferencje dla powodzian, mówimy tu oczywiście przede wszystkim o osobach, które prowadzą działalność gospodarczą, ale również znajdują się takie preferencje dla osób, które takiej działalności prowadzić nie muszą, są następujące. Jeżeli mówimy o kwestiach podatkowych, to przede wszystkim musimy sobie powiedzieć o warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby z nich skorzystać. Pierwszym z nich jest ustalenie statusu osoby. To musi być osoba poszkodowana działaniami natury. Definicja takiej osoby jest zawarta w specustawie, natomiast można powiedzieć w ogólności, jest to osoba, która w związku z powodzią poniosła szkody i utraciła możliwość korzystania ze swojej nieruchomości. Drugim warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania, siedziby bądź zarządu na terenie gminy poszkodowanej skutkami takiej powodzi oraz trzecim warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie poszkodowanej gminy, przy czym, tak jak powiedziałem, nie wszystkie podatki będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego Krzysztof powie, jak to wygląda w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. Zaczynając od podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli ogólnie zwanego PIT-em, preferencja polega na tym, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi płacić w okresie od sierpnia do grudnia 2024 roku bądź za trzeci i czwarty kwartał 2024 roku zaliczek na podatek dochodowy. Termin zapłaty tego podatku będzie przypadał na dzień 30 kwietnia 2025 roku. Oczywiście możemy ten podatek uiścić wcześniej. To już jest termin graniczny. Podobnie będzie wyglądała sytuacja z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą i na przykład są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanych wynagrodzeń dla pracowników czy też zleceniobiorców. Nieco różni się sytuacja w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, na przykład w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Generalnie mówimy tu o podmiotach opodatkowanych CIT-em. W ich przypadku również te okresy, o których wspomniałem, czyli sierpień, grudzień bądź trzeci, czwarty kwartał bieżącego roku są właściwe. Jednak tym terminem granicznym, kiedy podatek musimy za ten okres uiścić, to jest 31 marca 2025 roku. Pewne preferencje zostały również przewidziane dla podatników tak zwanego estońskiego CIT-u i w ich przypadku, jeśli ten podatek miałby być do zapłaty w okresie września bądź października, to termin ten ulega wydłużeniu o 3 miesiące. Jeżeli zaś chodzi o VAT, to tutaj mamy dwie preferencje. Pierwsza polega na tym, że jeżeli termin uiszczenia podatku przypada w okresie 19 września 31 grudnia, to taki podatek możemy zapłacić do 25 stycznia 2025 roku.
Natomiast druga preferencja jest związana z tym, że jeżeli mielibyśmy składać deklaracje miesięczne bądź kwartalne w okresie 19 września i 31 października, to możemy to uczynić w wydłużonym terminie, mianowicie do 25 listopada bieżącego roku oczywiście. Tak jak już wspomniał wcześniej kolega Jakub, teraz przejdę do omówienia preferencji związanych z odroczeniem terminów w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to będziemy mieli wydłużony termin złożenia zgłoszenia bądź zeznania, których to termin upływa w okresie od 19 września do 31 października 2024 roku. No i ten termin będzie przedłużony do 31 stycznia roku 2025. Jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, tutaj będziemy mieli również przedłużony termin złożenia niektórych deklaracji oraz zapłaty podatku, które to terminy przypadają również od 19 września do 31 października 2024 roku, no i również do 31 stycznia roku 2025 będą te terminy przedłużone. Natomiast też, jak zostało już wcześniej wspomniane, odnośnie tych dwóch preferencji mamy inne warunki konieczne do spełnienia i przez co rozumiem, że nie będzie konieczności spełnienia trzeciego warunku, czyli warunku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednej z poszkodowanych gmin, żeby skorzystać z tych preferencji, tak, w podatku PCC i od spadków i darowizn, dlatego że no, często te podatki nie dotyczą w ogóle osób prowadzących działalność gospodarczą. Dalej, jeżeli chodzi jeszcze o preferencje związane z odroczeniem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, no to tutaj składki, które będziemy musielibyśmy opłacić od sierpnia do grudnia 2024 roku, będziemy mogli zapłacić do 15 września roku 2025. Przy czym tutaj też warunek będzie inny, bo będzie konieczność tylko spełnienia warunku bycia poszkodowanym w rozumieniu specustawy, o której mówił Jakub, a pozostałych warunków nie będzie trzeba spełniać. Co więcej, na gruncie artykułu 30 ustęp 2 tejże ustawy będą również zwolnione od podatku od spadków i darowizn darowizny otrzymane przez poszkodowanych, jeżeli w okresie do 31 grudnia roku następującego, czyli roku 2025, zostaną one przekazane na usuwanie skutków powodzi. To, co też może Państwa interesować, tutaj już zwracam się bezpośrednio do przedsiębiorców, to ustalenie skutków podatkowych w poniesionych stratach w zakresie posiadanych towarów, wyposażenia czy środków trwałych w działalności gospodarczej. Na pewno możemy sobie to zagadnienie podzielić na skutki w dwóch podatkach. W podatku od towarów i usług, czyli w VAT-ie, i w podatkach dochodowych. W przypadku VAT-u należy zadać sobie pytanie, co powinniśmy zrobić z wcześniej odliczonym VAT-em, na przykład od zakupionych towarów, których de facto no, prawdopodobnie nie sprzedamy, jeżeli mówimy o tym, że są uszkodzone, utraciły swoją wartość. W takiej sytuacji korekty VAT-u nie będziemy musieli dokonywać, przy czym oczywiście musimy też spełnić dodatkowe warunki. Pierwszym z nich jest działanie niezależne od podatnika i przez niego niezawinione. Tutaj wydaje mi się, że nie musimy sobie tłumaczyć, że powódź taką sytuacją jak najbardziej jest, oraz tę sytuację musimy odpowiednio udokumentować. Tutaj myślę, że może nam się przydać protokół likwidacyjny, o którym będę mówił szerzej w kontekście podatków dochodowych, no ale myślę, że tutaj wystarczające byłoby właśnie takie udokumentowanie, żeby to prawo do odliczenia przynach pozostało. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego pierwotnego problemu, czy w ogóle mieliśmy prawo do odliczenia, ale to nie jest przedmiotem tego szkolenia, więc tutaj zakładam, że to odliczenie było właściwe i to prawo podatnikowi przysługiwało. Natomiast w kontekście podatków dochodowych możemy właśnie sobie wyróżnić trzy sytuacje, czyli po pierwsze to jest, no mówiąc ogólnie, zniszczenie środka trwałego, czy to może
być samochód, to może być jakaś maszyna produkcyjna. W takiej sytuacji mówimy o stracie w środku trwałym i dla Państwa ważne jest to, że w tej sytuacji będziecie mieli prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu od niezamortyzowanej części tego środka trwałego. Funkcjonujące w ustawach wyłączenia co do takiego sposobu działania nie będą miały w przypadku skutków powodzi zastosowania. Natomiast, tak jak wspomniałem, tutaj ważne jest to, żeby przygotować protokół z likwidacji takiego środka trwałego właśnie dla celów dokumentacyjnych, dowodowych. Jeżeli zaś chodzi o wyposażenie, które było bezpośrednio traktowane jako bezpośredni koszt uzyskania przychodu, tutaj po prostu skutkiem będzie to, że korekty nie będziemy musieli dokonywać, tak? Czyli mówiąc kolokwialnie, nie będziemy musieli tego kosztu wyrzucić z kosztów uzyskania przychodów. I ostatnia kategoria to są towary. I tutaj również jest pozytywna informacja, ponieważ pomimo tego, że faktycznie nie dojdzie do sprzedaży tych towarów, czyli nie uzyskamy przychodu, czym de facto poniekąd możemy powiedzieć, zaprzeczamy definicji, nie spełniamy definicji kosztu uzyskania przychodu, która wskazuje, że dokonywane zakupy powinny prowadzić do uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła, to jednak nie będziemy musieli takiego wydatku wyłączać z kosztów uzyskania przychodu. Tutaj musimy zastosować odpowiedni zabieg księgowy, w zależności od tego, w jakiej formie tę księgowość prowadzimy, tak żeby też odpowiednio nam to w remanencie nie wyszło. Natomiast znowu przygotować należy protokół likwidacyjny. To może być taki ogólny protokół likwidacyjny, w którym wskażemy rodzaje towarów, które uległy zniszczeniu, ich liczbę, wartość, powód, dla którego one uległy zniszczeniu. I tak naprawdę najważniejsza informacja do zapamiętania jest taka, że w tej sytuacji takiego wydatku z kosztów uzyskania przychodu wyłączać po prostu nie będzie trzeba. I tutaj możemy postawić kropkę, ponieważ zamknęliśmy sobie omówienie tych skutków podatkowo-składkowych bezpośrednio dotykających osoby, które ucierpiały na tej powodzi. Natomiast teraz kolega Krzysztof pokrótce opowie o tym, jakie pozytywne skutki podatkowe można osiągnąć, gdy będziemy wspierali powodzian. Uważam, że też jest to temat warty uwagi, chociaż oczywiście jakby głównie chcieliśmy się skupić i tutaj wesprzeć może taką wiedzą merytoryczną osoby, które ucierpiały na powodzi. Nieodpłatna dostawa towarów podlega bowiem opodatkowaniu tylko wtedy, kiedy podatnikowi przysługiwało wcześniej prawo do odliczenia podatku na podstawie artykułu 86 ustawy o VAT. Jeżeli zatem czynny podatnik VAT-u nabędzie towar z intencją przekazania go dalej w darowiźnie ofiarom powodzi, no nie będzie miał prawa do odliczenia tego VAT-u, dlatego że to nie będzie jego działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT. No i w związku z brakiem prawa do odliczenia, późniejsze nieodpłatne przekazanie takich towarów nie będzie podlegało opodatkowaniu. Jeżeli natomiast przekazywane nieodpłatnie towary to będą takie, które podatnik użytkował wcześniej do działalności gospodarczej bądź nabył je z zamiarem ich użytkowania w działalności, no to tutaj już wystąpi opodatkowanie takiego nieodpłatnego przekazania i tutaj dopiero będzie miała zastosowanie ta wprowadzona nowymi rozwiązaniami zerowa stawka VAT-u. No i mając na względzie to, co przed chwilą powiedziałem, no to powiem teraz o przypadkach, kiedy ma miejsce zwolnienie oraz zerowa stawka VAT-u, wprowadzone tymi najnowszymi zmianami. Także zerowa stawka VAT-u będzie miała zastosowanie w dwóch przypadkach. Pierwszy to jest dokonanie darowizn na rzecz powodzian za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych bądź Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. No i drugim przypadkiem, kiedy ta stawka będzie miała zastosowanie, to jest bezpośrednie przekazanie powodzianom materiałów budowlanych
I tutaj na rzecz osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, opieki nad młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów. W celu skorzystania z zwolnienia z VAT-u przy takich darowiznach za pośrednictwem organizacji pomocowych, konieczne będzie przede wszystkim zawarcie umowy pomiędzy podatnikiem a jednym z tych podmiotów, z tych organizacji, z której będzie wynikało, że przekazane towary czy wyświadczone usługi będą związane z pomocą powodzianą. Warto też tutaj niezależnie sporządzić protokół, w którym zostanie wskazany przedmiot darowizny oraz cel, na jaki te środki zostały przekazane. Natomiast w kontekście przekazania materiałów budowlanych należy zwrócić uwagę na to, że mogą one zostać przekazane jedynie na rzecz osób czy podmiotów będących właścicielem uszkodzonej w wyniku powodzi nieruchomości. No i poszkodowany powinien mieć możliwość przedłożenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej powstanie takich szkód. No i w celu skorzystania ze zwolnienia będzie konieczne też sporządzenie stosownej umowy między poszkodowanym a darczyńcą. Dodam jeszcze, że okres zwolnienia z VAT-u takich darowizn za pośrednictwem instytucji pomocowych obowiązuje od 12 września do końca grudnia 2024 roku, natomiast jeżeli bezpośrednio przekazujemy materiały budowlane, to stawka zerowa będzie możliwa do zastosowania do 31 marca roku 2025. Jeżeli natomiast chodzi już stricte o zwolnienie z VAT, czyli nie stawkę zerową, a samo zwolnienie, to obowiązuje ono już na gruncie obowiązujących przepisów przed powodzią, mianowicie na bazie artykułu 61 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy to zwolnienie m.in. importu towarów przez organizacje charytatywne, no i tutaj takimi towarami muszą być artykuły pierwszej potrzeby, w tym leki, odzież czy artykuły spożywcze, które mają zostać później nieodpłatnie przekazane osobom potrzebującym. Z tym, że warunkiem zwolnienia takiego importu z VAT-u jest również zwolnienie z cła na podstawie artykułu również 61, natomiast rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej o numerze 1186/2009. No i zwolnienie tutaj z cła dotyczy również artykułów pierwszej potrzeby, tak samo jak zwolnienie z VAT-u, także tutaj będzie się to pokrywało. No i na sam koniec to, co też wspominałem, czyli zwolnienie z darowizn z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż darowizny przekazane na rzecz osób prawnych podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie przepisom o podatku od spadków i darowizn. Zatem darowizny przekazane na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy towarzystw budownictwa społecznego podlegają w gruncie rzeczy opodatkowaniu CIT-em. Natomiast zgodnie z artykułem 30 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi zwalnia się z podatku dochodowego nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia oraz darowizny niepodlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn. I na podstawie artykułu 30 ustęp 5 tej ustawy zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Od nas to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Oczywiście rozumiemy, że nie wszystkie zagadnienia mogły być omówione w sposób wystarczająco szczegółowy, także gdyby interesowało Państwa zgłębienie jakiegoś zagadnienia, tudzież zadanie konkretnego pytania, to tutaj pozostawiamy sekcję komentarzy. Przy okazji przygotowaliśmy również takie krótkie zestawienie z tymi terminami, głównie o których mówiłem, tak żeby mieli Państwo, tak mówiąc kolokwialnie, ściągę, żeby wiedzieć ewentualnie, jak w tych terminach się zmieścić. Także jeszcze raz dziękujemy za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia.